Panowice, wieś położona na północny wschód od Sambora w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Od przejścia granicznego w Krościenku jedzie się tu około godziny. Od 1994 roku w tutejszej parafii posługują polscy misjonarze saletyni. Kult Matki Bożej Saletyńskiej właściwie rozpoczął się z momentem, kiedy przyjechali tutaj pierwsi saletyni. Wtedy ta społeczność lokalnego tutaj kościoła dowiedziała się właściwie o zjawieniu Matki Bożej na La Salette. I od tego momentu rozpoczyna się ta przygoda z kultem Matki Bożej. Parafia w Łanowicach powstała w 1462 roku. Fundatorem pierwszego kościoła był ówczesny właściciel Łanowic Paweł Odrowąż. Przez wiele lat parafia znajdowała się w diecezji przemyskiej. W 1945 roku, w wyniku przesunięcia granic, wschodnia część diecezji została wcielona do Ukrainy Sowieckiej. Obecnie parafia w Łanowicach należy do archidiecezji lwowskiej. Same Łanowice zamieszkują wierni pochodzenia polskiego. W ciągu 20 lat posługi saletynów w parafii rozwinął się tu kult Matki Bożej Saletyńskiej. Wszystko jest jakby skoncentrowane wokół nowenny, która jest odprawiana każdej środy. Bardzo dużo ludzi przychodzi na nowennę, piszą prośby, podziękowania i to wydaje się być taką ważną rzeczą, czy ważnym wydarzeniem właśnie w życiu tej wspólnoty parafialnej. Odpusty gromadzą też bardzo dużo ludzi. Chodzi o odpust Matki Bożej Saletyńskiej. We wrześniu zależy powiedzmy też od pogody, ale częstokroć wychodzimy właśnie na Kalwarię, modląc się, robiąc jakieś czuwania, takie krótkie dla tej wspólnoty parafialnej. Obecny kościół, piąty z kolei, został poświęcony w 1993 roku przez biskupa Rafała Kiernickiego ze Lwowa. Patronem parafii w Łanowicach jest święty Mikołaj, a od 2006 roku współpatronką jest Matka Boża Saletyńska. 3 listopada 2009 roku arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ustanowił świątynię w Łanowicach Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. W lewej nawie kościoła znajduje się kaplica z figurą Matki Bożej Płaczącej. W kościele zwracają uwagę. Umieszczony w bocznym ołtarzu obraz patrona parafii świętego Mikołaja, rzeźbiony w drewnie ołtarz główny oraz dwa obrazy w prezbiterium, błogosławionego Jakuba Strzemię oraz świętego Józefa Bilczewskiego, czczonych szczególnie w archidiecezji lwowskiej. Z innych takich wydarzeń, które są związane również z kultem Matki Bożej, są to czuwania młodzieży, które odbywają się rokrocznie właśnie w naszym sanktuarium. Przyjeżdżają też pielgrzymi, może niezbyt dużo na razie ze względu na fatalny stan dróg, które prowadzą do nas, ale i indywidualnie, czasami grupowo i pieszo przychodzą również pielgrzymi, którzy nawiedzają nasze sanktuarium. Obok sanktuarium znajduje się Kalwaria Saletyńska, którą 11 września 2004 roku poświęcił kardynał Marian Jaworski. Rzeźby, które się na niej znajdują, przedstawiają objawienie Matki Bożej w La Salette. Wokół Kalwarii ustawione są stacje Drogi Krzyżowej. Opieką duszpasterską saletynów z Łanowic objęte są także wsie Biskowice, Maksymowice, Nadyby i Wojutycze. W Biskowicach i Wojutyczach znajdują się dawne kościoły parafialne. Warto wspomnieć, że w latach 1868-69 wikarym w Wojutyczach był święty Józef Sebastian Pelczar. Odwiedzając Lwów czy będąc w okolicach Sambora, warto przyjechać do Łanowic. Matka Boża Saletyńska, obecna w tym miejscu od 20 lat, zaprasza wszystkie swoje dzieci.